Przebywający z oficjalną wizytą w Polsce patriarcha Cyryl I, zwierzchnik Kościoła Prawosławnego, złożył kwiaty w mauzoleum żołnierzy radzieckich i przy grobie nieznanego żołnierza. Patriarsze towarzyszył arcybiskup Sawa, prawosławny metropolita Warszawy i całej Polski. Hierarcha złożył wieńce z białych i zielonych kwiatów ze wzorem Krzyża Prawosławnego. Następnie delegacja udała się pod grób nieznanego żołnierza na placu Piłsudskiego. Przy grobie nieznanego żołnierza patriarcha modlił się chwilę, następnie wpisał do księgi pamiątkowej. Wysłuchał także krótkiej historii tego miejsca. Był to kolejny punkt programu drugiego dnia wizyty patriarchy Moskwy i całej Rusi w Polsce. Wizyta zwierzchnika rosyjskiej cerkwi potrwa do niedzieli.